Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy otwierać kalendarz Sephory, ten lepszy. Ten lepszy kalendarz Sephory, jak wiecie, poprzedni był, można powiedzieć, średni. Delikatnie mówiąc, natomiast Sephora ma również drugi kalendarz. I pozdrawiam Hanię z Benefitu, która powiedziała mi, że na Opendoorze były te kalendarze. I ja sprawdzałam później nagrania i faktycznie ten kalendarz był na Opendoorze Sephory. Więc to nie jest tak, że Sephora wypuściła tamten, ludzie go skrytykowali, więc wypuściła drugi lepszy. Nie, nie, nie. Ten był już zaplanowany, ten już był wyprodukowany i ten miał się pokazać, natomiast pokazał się trochę później. I kupiłam go na stronie Sephory, jak tylko się pojawił, bo on się pojawił później i już Wam mówię, ile kosztował. Bo już nie pamiętam, bo już jakiś czas go mam. I ten kalendarz kosztował 389 zł na oficjalnej stronie Sephory, ma 24 okienka i zamówiłam go z darmową dostawą. Ja bardzo często zamawiam na Sephorze, wiecie, że często Wam daję linki, naprawdę non stop zamawiam na Sephorze. Powinnam prawdopodobnie dostać bana na przyszły rok, ale w tym roku zamawiam kalendarze. Okej, no to co, otwieramy go. Nie mam pojęcia co w środku, ale wiem, że są tu jakieś fajniejsze, lepsze produkty. I wygląda, uwaga, 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 tak. Tak wygląda kalendarz, tak się prezentuje. W środku wszystko lata. Słyszę już, że coś tam się dzieje. A i serdecznie witam tych, którzy są teraz na premierze. Fajnie, że ze mną jesteście. I jestem z Wami teraz na czacie i z Wami piszę. Więc jak macie jakieś pytania lub chcecie na bieżąco komentować zawartość tego kalendarza, to komentujcie. Jestem bardzo ciekawa. I jak jesteście nie na premierze, tylko normalnie komentujecie w komentarzach, napiszcie mi okienko po okienku, co sądzicie o danym produkcie. To co? Nie będziemy już dłużej trzymać Was w niepewności i siebie nie będę trzymać w niepewności. I otwieram pierwsze okienko. I w pierwszym okienku znajduje się tonik, który testuję, słuchajcie, od 3 dni, bo mam go w domu w dużej pojemności i jest wspaniały. Muszę go Wam podlinkować w normalnej pojemności. To jest Glow Tonic. I słuchajcie, ostatnio wygrywa z moim Clinikiem. Wygląda tak, to jest produkt Pixi Cosmetics. Tutaj mamy pojemność 40 ml. On jest bardzo wydajny i on jest fajny, bo on złuszcza skórę, więc jak macie problem ze skórnikami, jak ja, to możecie w niego zainwestować i on naprawdę sprawia, że ta skóra wygląda na bardziej gładką i taką rozświetloną, więc jest super. Moja siostra mówi, że jak szukam numerków, to po prostu jak głupek tutaj szukam, a wszyscy widzą, gdzie ten numerek jest, tylko ja nie widzę. Moja siostra otwierała ostatnio kalendarz, zobaczcie na jej kanale. To jest kalendarz Primarka, więc koniecznie idźcie do mojej siostry, otworzyła jej ten kalendarz, którego nikt inny nie otwierał chyba na YouTubie. Dwójeczka to te takie chłodzące płatki pod oczy w kształcie ogórka, wsadzamy je do lodówki i to jest bardzo fajne, tylko że to się nadaje do, wiecie, musicie się z tym położyć, nie możecie z tym siedzieć, bo spadnie, o tak, więc takie płatki z marki, to jest marki, nie widziałam je, słuchajcie, w tym, w Sephorze, one są na pewno, ale nie pamiętam, nie widzę, jaka to jest marka. To są chyba produkty Sephory, wydaje mi się. Dobra, jak będzie z tyłu balbinę słuchać, to przepraszam Was z góry. Trójka. I kalendarz jest dobrze wykonany, słuchajcie, jest ładnie wykonany, nic się nie wygina póki co. O nie, wie, że moja ulubiona maska. To będzie cudowny kalendarz, słuchajcie, to jest coś. To jest maska, która oczyszcza i matuje z miedzią i cynkiem. Ja już ją Wam pokazywałam setki razy, podlinkuję Wam w normalnej pojemności też, bo ten kalendarz jest wyprzedany, więc jak w sklepie go raczej nie dostaniecie. Podlinkuję Wam tę maskę, ona jest tak genialna, to jest moja ulubiona maska oczyszczająca, słuchajcie. Ona jest tak dobra albo i lepsza niż Glam Glow. Trójeczka, czwóreczka jest tu. I mamy pomadkę Kat Von D, poznałam po opakowaniu. I pomadka jest w kolorze Mother, w kolorze Matka, taki róż, fajnie. I to jest całkiem spora ta pojemność, taka myślę, że połówka normalnej. Szukam piątki, piątka jest tu. I mamy Makeup Eraser. Wszystko takie malutkie i śliczne. Uwielbiam takie właśnie rzeczy. I to są, i to jest taka chusteczka do zmywania makijażu. Ja tych chusteczek używam na różne sposoby. Do zmywania make-upu, tej pierwszej warstwy. Do, można nie uczyścić pędzle. Można, słuchajcie, nie zdejmować maskę. Trudno zmywalną. To jest taka mała wersja, ale słuchajcie, na podróż, żeby się zmyć. Ja uważam, to jest świetny produkt. Także póki co nie było w topy. Teraz szóstka o szóstka. Szukamy szóstki o szóstki. Dzisiaj nie mam problemu z szukaniem. I mamy Beauty Blender. To jest naprawdę fajny kalendarz, słuchajcie. Już mi się podoba. Same hitowe kosmetyki. Siódme. Cóż to jest? Cóż to jest? Chodź tu. Jakiś kremik. I nie mogę go wydłubać. Chodź tu. Nie chcę niszczyć kalendarza. Dobra, udało się. Kremik i jest to
Egyptian Magic. Jeszcze tego nie używałam i to jest podobno bardzo, bardzo popularny krem. On też jest dużej wielkości, taki malutki. A ja wiem już, o co chodzi. To jest taki krem, który możecie używać na wiele sposobów. Do ust, pod oczy, do skórek. Pachnie jak taka wazelinka. I słuchajcie, on ma bardzo dobre opinie. I ludzie, którzy nie mogą używać czegoś takiego bardziej drażniącego na twarz lub są alergikami, używają to. Czytałam opinię na temat tego kremu. O, będę go używać na skórki. Egyptian Magic. I ma w składzie tak oliwę z oliwek, wosk pszczeli, miód, royal jelly, bez żadnych chemikaliów, konserwantów, zapachów i tak dalej. Egyptian Magic. I to jest amerykański produkt. Fajnie, bardzo się z tego cieszę. Bardzo dawno już chciałam to przetestować. To będzie taki produkt właśnie idealny na zimę. I lecimy dalej. Siódemka. Gdzie jesteś, ósemko? Ósemko, ósemko, nie widzę cię. W ogóle bardzo ładny design tego kalendarza. Uważam, że idealny dla mężczyzn. Taki, wiecie, jakby to były męskie produkty, też by było fajnie. Nie widzę ósemki. Zgubiłam. Widzicie ósemkę gdzieś? Pewnie widzicie, a ja nie widzę. Pewnie mówicie mi przez ekran. Jest tu. Jest. Jest tu. O, moja ulubiona maskara, którą mam gdzieś na rzęsach. Better Than Sex od Too Faced. Uwielbiam ten tusz. Jest najlepszy. Dziewiątka jest tu. I mam to, słuchajcie, w sypialni. I to jest Pillow Spray. I to jest taki spray ułatwiający zasypianie. To też jest dostępne w Sephorze. Możecie tym psikać swoją piżamkę, swoją pościel. I to ma zapach takiej delikatnej lawendy, ale bardzo delikatnej, nie takiej babcinej. I to ułatwia zasypianie. Tak naprawdę sprawia, że czujecie się błogo. Dziesiątka. A w dziesiątce mam pomadkę Marc Jacobs. Taką. W kolorze Plum and Garrett 360. O, taka kredka. Jeszcze tą Kat Von D. O, jaki pigment. Muszę tą Kat Von D zesłoczować, bo zapomniałam, że słocza wam nie nagrałam. Kolor Mother. Bardzo podobne odcienie. Tutaj macie Kat Von D. O, sorry. Tu macie Kat Von D. Jedenastka w takim razie. W jedenastce mamy Superfood Face Wash, czyli żel do mycia twarzy Superfood z, jak się nazywa, Kale Jarmusz? Jarmusz chyba, tak. Spoko. I to jest marki Youth to the People. Youth to the People, dobrze mówię. I uwaga, uwaga, muszę to powiedzieć, dziś są moje urodziny. Dziś są moje urodziny. I Sephora daje mi żel do mycia rąk. I cieszę się z tego, bo właśnie mi się skończyły. One fajnie pachną, u nich te żele. Taki zamiennik trochę tych zbaw. Wyjechał z kadru. Trzynastka. Invisibobble. I taka chyba świąteczna edycja. Zobaczcie, jaki kolor Invisibobble. Taki właśnie bardziej świąteczny. Czternastka jest tu. Jakieś mini perfumy. I mamy... Czy to jest Victor and Rolf? Nie, jest napisane, że zrobione we Francji. Chcę spróbować tych perfum. W sensie... Zobaczcie, jak pachną. Ale piękne, takie wieczorowe. Cóż to jest? Cóż to jest za zapach? Jimmy Choo. Jimmy Choo, tak, pomyliłam się. Jimmy Choo, a nie Victor and Rolf. I pogubiłam się z numerkami, to była 14. Tak, teraz będzie 15. W 15 mamy krem z Laponii, czyli tam, skąd jest Święty Mikołaj. Czy to prawda w ogóle, że mają tam zamknąć ten interes Świętego Mikołaja? Słyszeliście o tym? Już w zeszłym roku o tym ktoś coś mówił. I to jest krem do rąk. Super, będę mieć znowu zapas kremów do rąk do przyszłych świąt, do przyszłego otwierania kalendarzy. Chcecie otwieranie kalendarzy za rok? Myślę, że chcecie. Chyba zacznę wcześniej to nagrywać, żebyśmy w grudniu już nie musieli nagrywać. 16. Winky Lux. To jest ta prawdziwa pomadka z kwiatem. Prawdziwa. W kolorze fioletowym. Muszę nagrać jej test na żywo. Wow. Czekajcie, muszę dobrać, moja przyjaciółka dzwoni. Dzień dobry. Gdzie jest moja koleżanka? Twoja koleżanka się bawi, a ja nagrywam kalendarze. Jakie zaskoczenie, że ty wygrałaś kalendarze. Już, koleżanki będą teraz gadały. Niech gadają. 17. Bardzo fajnie, że ta pomadka z Winky Lux. Nagram jej test na żywo osobny, bo musimy zobaczyć, jak się sprawdza. Professional z Benefitu. Słuchajcie, tego się nie da zużyć. Jak macie miniaturkę, to wiecie, że ona starcza na długo. Ja używam jej tylko na nos i tutaj wokół, tutaj, gdzie mam widoczne pory, więc... To jest jeden z lepszych primerów matujących. 18. Mam, to jest mój ulubiony krem. Cicaper. I to jest ten krem, który ma zielony kolor i niweluje wasze zaczerwienie. Mam go w dużej pojemności
Też go testowałam ostatnio, już mała pojemność wystarczy, on starczy Wam, słuchajcie, na długo, 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 więc sobie go kupcie, jeżeli macie dużo zaczerwienień na twarzy, tak jak ja. 19, tak? Czy dobrze mówię? Trochę się pogubiłam, bo jestem tak podekscytowana, że gubię się z numerami. 19. Huda Beauty! To jest super kalendarz, to mi się podoba, słuchajcie. Taki powinien być od razu. W ogóle tamtego nie powinno być, tylko ten powinien być. Tamten był naprawdę taki dla dzieciaków, można powiedzieć. A to jest rewelacja, ten kalendarz to jest rewelacja! Chyba mój ulubiony, jaki otwieram do tej pory. W kolorze Wifi, pewnie mam już ten kolor w trzech pojemnościach. Taki kolor. Pachnie tutaj, słuchajcie, wanilią, pięknie. Uwielbiam pomadki Huda Beauty. Dobrze, to była 19. 20. Mam utwarz makijażu z Make Up Forever Mist and Fix w rozmiarze 30 ml i rozpylamy z 40 cm, jest tu napisane. Ok, 20, 21, gdzie jesteś? Tu na górze. O! I mamy Lanolips. O, kokosowy. I to jest, sorry, że takie dzisiaj odgłosy wydaje, ale jestem bardzo podekscytowana. I to jest też znowu taki balsam multi do używania na, wiecie, na, i na usta, i na skórki i tak dalej. I ten ma pachnieć kokosem. O, pachnie kokoskiem. Czy to jest mój wymarzony kalendarz? Słuchajcie, czy ja o takim kalendarzu marzyłam? Tak. To jest mój wymarzony kalendarz. Jak on pachnie? O, prawdziwym kokosem. 21, 22. Mam nadzieję, że tam komentujecie cały czas i piszecie, jak Wam się podobają okienka. 22. Mamy rozświetlacz Becky. Nie mogę złapać oddechu. W kolorze opal, który jest jednym z moich ulubionych kolorów. I tu go mamy. I błyszczy się tu. Super. Super, super, super. Jak mnie 24 nie zaskoczy, to się wścieknę, ale myślę, że to jest naprawdę super kalendarz. 23. Aż słuchajcie, ja bym chciała, żeby ten kalendarz miał 365 okienek i żebyśmy codziennie otwierali. Taki kalendarz byśmy mogli otwierać, nie? I mamy z Aiko. To jest taka marka właśnie specjalizująca się w maskarach i w produktach do oczu. I mamy taki liner i bardzo się cieszę, bo takie linery lubię. Nazywa się I Do Liquid Liner. I 24, ostatnie okienko i będę płakać, bo ten kalendarz był taki dobry. Uwaga, co jest, co Sephora nam przygotowała? Nie wierzę w to, NARS. O, chciałam to mieć, to jest bronzer Laguna i róż Orgasm. I to są wspaniałe kosmetyki kultowe z NARSa. O, widać coś. Tutaj je widać. Takie delikatne. Mega się cieszę, słuchajcie, mega się z tego cieszę. Wow, to był najlepszy kalendarz, jaki otwierałam do tej pory. Sorry Makeup Revolution, z Tobą wygrywa kalendarz Sephory numer 2. Jestem pod ogromnym wrażeniem. To nie jest to, że Sephora się poprawiła. Sephora po prostu od razu wydała super kalendarz, tylko najpierw wrzuciła tamten, który wszyscy skrytykowali, a później wypuściła takie cudo. Po prostu straciłam oddech. Jest tak dobry ten kalendarz, jest tak wspaniały. Ci, którzy go kupili, zdążyli kupić, są takimi szczęściarzami. Dziewczyny, po prostu będziecie mega zadowolone. Ten kalendarz jest wspaniały, serdecznie Wam go polecam. Jeżeli jeszcze Wam się go gdzieś uda kupić, może Sephora jeszcze go dołoży, nie wiem. Może go znajdziecie w sklepie, nie mam pojęcia, ale jest genialny. To jest po prostu wspaniały kalendarz, najlepszy, jaki do tej pory otwierałam. Same piękne produkty, serce mi aż wali po prostu z podekscytowania. Kochani, jeżeli to otwieranie kalendarza Wam się bardzo podobało, tak jak i mi, zostawcie mi kciuki do góry, żebym wiedziała. I zostawcie mi subskrypcję, bo niewiele zostało do miliona. Idziemy razem do miliona. Może do końca roku się uda, kto wie, może się uda, więc zostawcie mi koniecznie subskrypcję. Będzie to wspaniały prezent na nowy rok dla mnie. No i czekajcie, bo jeszcze mam kilka kalendarzy tu w zanadrzu, więc widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!